Chorzowskim Centrum Kultury ze świąteczno-urodzinowym koncertem wystąpił zespół Univers. Tak cicho, bajecznie, dzwonki na serca grają. Zostańmy w tym śnie, powróćmy do starych marzeń. Ten koncert urodzinowy wyjątkowo wcześniej troszeczkę, bo wyjeżdżamy do Szwecji 10 lutego, więc albo mogliśmy zagrać wcześniej, albo wcale. No już nasi fani się dopytywali o ten koncert, więc udało się go zrealizować właśnie w okresie trochę świątecznym. Dlatego pomysł taki, że możemy zagrać te kolędy, których zawsze przez prawie 35 lat były w tym okresie świątecznym grane, a w HC-ku chyba jeszcze nigdy, więc no, przyszedł taki czas, że w pierwszej części właśnie zrobimy trochę świątecznie, a w drugiej części też mam taką jedną ciekawostkę. Wiele tekstów Mirek pisał w nocy. Tylko noc i ja, najbardziej z wszystkich kobiet kocham noc, uciekam w noc, więc jakby te trzy piosenki będą tak troszeczkę pokazywały jego umiejętność tworzenia w nocy i wyobraźnię muzyczną. Mam nadzieję, że mi się to uda tutaj zrealizować, więc ta początek pierwszej części będzie bardzo spokojny, też spokojny, ale inaczej spokojny, bo porównując dzień i noc, to w nocy jest spokojnie. Na scenie razem z zespołem Univers wystąpili zaproszeni goście, między innymi znany z Szansy na sukces Michał Gasz czy chorzowski zespół wokalny Fresco. Byłem w jury niedawno właśnie tutaj na festiwalu artystów wrażliwych i właśnie dziewczyny bardzo fajnie zaśpiewały. Spodobało mi się i tak sobie pomyślałem właśnie w ostatniej chwili, że byłoby dobrze, żeby dziewczyny pomogły nam troszkę śpiewać chórką. Im się bardzo numery Uniwersu podobają, więc dzisiaj zadebiutują właśnie troszeczkę z tyłu. Jeszcze zestresowane trochę dziewczyny są, ale myślę, że fajnie. No, zawsze to jest coś takiego, jak się robi coś nowego, to no jest trochę stresu, ale takiego stresu pozytywnego. Gwiazdo, gwiazdo, zaświeć nam na niebie. Prowadź nas. 35-lecie zespołu mamy w tym roku i wszystko będę robił, żeby z miesiąca na miesiąc o tym Uniwersie było więcej i też na pewno będzie więcej koncertów w tym roku. Planujemy koncerty z orkiestrą też. Na pewno jedno odbędzie się latem w Chorzowie. To już mam wstępnie, jeszcze ustalamy którego, ale już mniej więcej mam dogadane, więc też zapraszam wszystkich do tego, żeby sobie i taki koncert z orkiestrą zobaczyć. Z dala płynie ciepły ton, kołysanki dla Jezusa. Słychać dźwięczny mali kłon.